pokażą kolejny urywek filmu. Było pojednanie z sobą, teraz piękne, prawdziwe następstwa. Dwie ścieżki, męska i żeńska, łączą się. Symbolem jest tutaj amulet jedności. Pojednanie takie ma się dokonać w 2017 roku, by ten świat przestał być mroczny. Dobre chęci jednej strony to mało, ale klucz do zjednoczenia niesie kobieta. Dlatego ja poświęciłam się głównie budzeniu kobiet. Zobaczmy ten przepiękny urywek filmu. Miałaś go przy sobie. Niewiarygodne. Możesz go scalić? W pojedynkę nie. Spróbujemy razem? Niech wiara kapłanek i magia czarnoksiężników wreszcie się połączą, scalając ten amulet. By Ziemio-Morze na zawsze cieszyło się pokojem. Rozkazujemy bezimiennym rozpierzchnąć się i już nas nie niepokoić. Krogulec, jednak wzniosłeś się w górę. Dokonałeś wielkiej rzeczy, Gedzie z 10 lat. Dzięki temu i ty stałeś się wielki. Może niewielki, lecz dopełniony. Może nasz związek przyniesie jedność światła. Jestem pełna podziwu dla prostoty filozofii Polinezji. Rdzennej kultury Huny. Jestem także wdzięczna i pełna podziwu dla prostoty żeńskiej ścieżki, wewnętrznej alchemii. Dzięki wewnętrznym podróżom poznałam siebie, odzyskałam siebie. Jak funkcjonuje twoje dziecko? Może się zastanawiasz. Dokładnie tak, jak traktujesz siebie. Czy z czułością, czy z miłością. Tak, świetna dla nas tutaj na te tereny europejskie jest bajka Kopciuszek. Proponuję, obejrzyj Kopciuszka już z innym nastawieniem. Czy jesteś taką macochą dla swego dziecka? To dotyczy także mężczyzn, bo mężczyzna powinien mieć w sobie około 30% żeńskości, chociażby dlatego, dla traktowania siebie i ludzi
czy jesteś macochą i wypierasz się tego dziecka, czy oddzieliłaś już plewę od ziarna, czy umiesz rozpoznać fałsz od prawdy. Jak szybko odzyskasz siebie, jak szybko się obudzisz? Wszystko zależy, na ile oddałaś siebie umysłowi lewej półkuli. Umysł, to już stwierdzono naukowo, jest oszustem, to jest hologram podłączony pod ścieżkę męską. Umysł i życie w umyśle przypomina przechodzenie labiryntu. Labirynt życia. Jak przez niego się idzie, pokażę w następnym filmie. I dziękuję Tobie za uwagę, ale na koniec chcę Ci jeszcze powiedzieć coś z wielką radością i satysfakcją. Dzisiejszy film, który postanowiłam wczoraj nagrywać, napotkał wiele różnych zakłóceń, żeby tego nie zrobić. Była wielka burza, wichury, pioruny. Było tak ciemno jak w nocy. Przestał działać internet. Sąsiedzi bili kotlety, a potem coś jeszcze, jakieś hałaśliwe czynności robili. A mimo to swój cel zrealizowałam i tego Tobie życzę. Wszystkiego dobrego.